Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Polsce socjalistycznej komuniści czerwone świnie robiły świętych czy bohaterów narodowych z takich bandziorów jak Nowotko, Marchlewski, Hibner czy Świerczewski. A w Ameryce komuniści robią bohaterów czy świętych z takich bandziorów jak George Floyd. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. George Floyd, no bandzior, który był nagazowany, który dawał sfałszowaną 20-dolarówkę w sklepie, ma długą listę swojego bandytyzmu, zjeździł Mercedesem z jakiegoś powodu. Policja zareagowała po tym, jak Hindus zadzwonił, że ten oszukane dolary daje. Nie dał się aresztować, szarpał się, no i dlatego, że był troszeczkę nagazowany, no to miał, był agresywny, zajęło to troszeczkę czasu, zanim go uspokoili, szarpał się wcześniej w radiowozie i tak dalej, no ale summa summarum zeszło mu się, no bandziorowi się zeszło, tak? No i teraz w tym Minneapolis, gdzie George Floyd was zaresztowany i gdzie zginął, są pielgrzymki użytecznych idiotów. Po prostu to jest jakaś makabra Orwella 1984, no to 50 lat wcześniej Orwell napisał powieść, no 1934, no to było za Stalina, to był okres międzywojenny, no ale on wiedział, co komunizm robi, co robi jednopartyjność, co robi lewactwo, co robi marksizm, co robi nowa mowa, co robi Ministerstwo Prawdy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz na dzień dzisiejszy 2020 to właśnie to jest. Ministerstwo Prawdy zrobiło to, że z bandziora, z którym nikt się nie powinien identyfikować, identyfikują się Murzyni, identyfikują się plemiennie Murzyni, wychodzą i oni nie patrzą, że to jest bandzior, tylko patrzą, że to jest jeden z nas i biali mu zrobili krzywdę, to jest rasizm. Nikt nie patrzy, czy dobrze by było, żeby być właścicielem sklepu, dostawać złe pieniądze, dobrze by było wszystkie te bandyckie rzeczy, które on zrobił przez całe swoje życie. Nikt na to nie patrzy. Robią z jego świętego. Na rogu 38 ulicy i Chicago Avenue, właśnie tam przez ostatnie parę dni, no to zrobili takie pomniki, zrobili jakieś miejsce pamięci narodowej. Narysowali tą linię, tak jak w komediach filmowych są te taśmy, gdzie ciało leży. Dopisali do tego, nie mogę oddychać. Ludzie zaczęli przynosić balony, ludzie zaczęli przynosić kwiaty. Całe tam kilkanaście ulic, po prostu tych bloków, jest to zajęte przez wszystkich, którzy się utożsamiają z tym bandytą. No i mówią właśnie, że to jest nieludzkie, że to wszystko jest nie tak, jak powinno być. Mówią, że to jest solidarność, mówią, że to jest zjednoczenie. No jakie to jest zjednoczenie, jeżeli i oni mówią, że to jest stan społeczeństwa murzyńskiego, czarnego, no to jeżeli to jest stan, no to jest makabra. Jeżeli oni się utożsamiają z bandziorami, no to jest straszne, to jest straszne. Zamieszki, rozruchy. No co z tymi zamieszkami, rozruchami robić? No, jeżeli policja nie podejmie no, dramatycznych, normalnych jakichś ruchów, no to wtedy bandziory wygrywają. Odnowienie porządku w Ameryce to nie jest skomplikowana sprawa. Odnowienie porządku w jakimkolwiek kraju to nie jest skomplikowana sprawa. W Chinach to zajmuje, jeżeli cokolwiek się stanie, no to w Chinach zajmuje to tam parę minut. No, trzeba, nie można za bardzo porównywać Chin do Ameryki, no bo w Chinach to jednak, jeżeli protestują, no to są rzeczy polityczne. I tam nawet nie będzie protestów politycznych. Każdy ma prawo protestowania, tak? No ale jest prawo
pokojowe, no to jest w poprawce do konstytucji. Społeczeństwo może protestować i pokazać swoje niezadowolenie w pokojowych demonstracjach. No tyle tylko, że akurat przez ostatnie 40-50 lat wszyscy politycy, wszyscy urzędnicy mówią, że tego rodzaju ekscesy, no to są no dobre. W Baltimore tam palili, no to burmistrz Baltimore powiedziała, że im się należy takie wyładowanie. Jedna z głównych prokuratorek powiedziała, że w Ameryce powiedziała, że las musi się wypalić od czasu do czasu, żeby wyrósł nowy. Także to są słowa kretynów, to są słowa polityków, którzy pozwalają bandziorom po prostu rządzić ulicami. No i odnowienie tego porządku dla normalnych ludzi, no to nie jest to skomplikowane. Wymaga tylko źródła i zdeterminowanie tego, żeby, no i taka twarda decyzja powiedzieć, nie można pozwolić, żeby podatkodawcy byli bici, tak, przez bandziorów. I trzeba powstrzymać socjalistyczne, lewackie spojrzenie na zagadnienie, że kiedy policja stoi porządkowa, to jest prowokacja i że podnosi te zamieszki i że musi być unikana. No, to jest właśnie takie, jak masz miękkie serce, to masz twardą dupę. No i większość tych socjalistów ciągle tego nie rozumie. Oni są przy władzy i po prostu mają krwawiące serca liberałów i kretyni pozwalają na potężne zniszczenia w społeczeństwie. Przez dziesiątki lat to wiadomo, co to się dzieje, że jakieś takie społeczne ruchy i różne niepokojące ruchy, czy tam zachowania. I kiedy policja nic nie robi, jest bardzo pasywna, no to ten tłum po prostu się buzuje. Ten tłum się na spirala się zaczyna robić. Kiedy policja stoi, no to oni się buzują, a kiedy policja odejdzie albo ucieknie, no to już w ogóle jest jakaś makabra. No to oni już mogą, ta policja może wziąć te puszki z farbami, niech malują, przywieź im cegły, przywieź im młotki, przywieź im wszystko do rozwalania. No może nawet wsadzić do radiowozów i zawieźć ich do sklepów, czy sportowych, czy monopolowych, czy z marihuaną, no bo to zawsze kradną najszybciej obuwie sportowe po 200, 300, 400 dolarów, wódkę. Butów roboczych nie kradną. Jak wpadną do sklepu, gdzie jest, to buty robocze zostają na półkach z jakiegoś powodu. No trudno się domyśleć, no może nie trudno domyśleć, tak? No ale z jakiegoś powodu zostawiają buty robocze na półkach. No i te szabrowanie, plądrowanie bez żadnej kontroli, no to pokazuje zaniechanie przez majorów, prezydentów, przez tych urzędników, przez policjantów, przez wszystkich, pokazuje, że żadnej tam taktyki nie mieli, no ale to też pokazuje tchórzostwo, no idiotyzm. Idiotyzm, można powiedzieć, był pokazany w Minneapolis przez ładnych parę dni. Minneapolis, no to stan zamienił się po prostu w syfilis. Oni wzięli dużo ludzi z północnej Afryki, wzięli dużo muzułmanów. Tam się dużo dostało do władzy, do polityki, no bo oni mają po 100, 200, 300 tysięcy regiony reprezentantów. No i tam wchodzi inna kultura. Tam wchodzi po prostu kultura bliskowschodnia. Chcą wprowadzać szaria law i tak dalej, biali uciekają, no i to się zaczyna, no i to się właśnie zaczyna. W takim obrazie tego pobożnego życzenia, no to można powiedzieć, że władza miasta w zeszłym tygodniu zamknęła komendę policji, zamknęła trzecią komendę policji, no i ten major powiedział, że oni wierzą w to, że
to zamknięcie to deeskaluje, czyli spowolni jakoś te niezadowolenie tłumu, no i zapobiegnie jakiejś walki wręcz. No, nie uspokoiło, ani nie zapobiegło. Komenda została spalona do piwnic, wszystko naokoło zostało zrujnowane. No i to jest najgorszy taki symbol kretynów, którzy mają jakąś władzę i żyją z pensji podatnika. To jest ta makabra. Przez pierwszych parę dni w Minneapolis całe te rozruchy, no to nikt tam nic nie robił. Tam po prostu wszystko poszło na żywioł. Gubernator ciągle mówił, że to są dobrzy ludzie, że trzeba, że mają prawa, że oni są wzburzeni, ale mają jakieś podstawy, no ale on nie pierniczył białym studentom socjalistycznych, teoretycznych, pozytywnych spraw socjalizmu. To są bandziory, które prędzej czy później, jeżeli dojdą do władzy, tak jak w Związku Radzieckim, czy w Polsce, czy w Korei Północnej, czy na Kubie, oni po prostu naiwni idioci doprowadzają do tego, a później bandziory ich wymordowywują na naiwnych idiotów. Donald Trump, co powiedział, no to powiedział, że to jest kompletny, ale to kompletny brak przywództwa. Kompletny brak przywództwa w tym wypadku. No i nie pomylił się. No po prostu tam jest kompletny brak przywództwa. Najgorsza historia takich zamieszek i rozruchów w Ameryce, no to było w Los Angeles, kiedy Rodney King, no też kawał bandziora, był wyrok, no i dwudziestu paru, trzydziestu policjantów po prostu uciekło przed dzikim tłumem. Później ten dziki tłum przyszedł na jedną z tych głównych ulic na autostradzie, no i zaczął lać, bić białych i brązowych. Murzyni bili białych i murzyni bili również hiszpańskojęzycznych. Władze powiedziały, żeby policja się wycofała. Później władze powiedziały, żeby władza tam w ogóle nawet z powrotem nie wchodziła. Radiowóz przejechał, parę radiowozów przejechało raz czy dwa. No i rezultat był taki, że zamordowali 60 osób. 2000 ludzi było zranionych, poszkodowanych, połamanych i tak dalej. No i szkody były na $1 miliard. $1 miliard właśnie w nieruchomościach, we własnościach i tak dalej, w biznesach. Atakowali strasznie, szczególnie tam Koreańczyków, Chińczyków, wszystkich tych, którzy poszli zakładać tam sklepy, warsztaty, robili coś wśród tych murzynów, no bo murzyni nie byli w stanie jakoś się zorganizować, no to rasizm był taki, że wszystkich tych obcych, nie ich krwi, po prostu likwidowali. I to jest to samo, co w Afryce. W Afryce tak samo, wszędzie tam, gdzie ludzie pójdą, zaczną zakładać biznesy, no to później są likwidowani. W latach 1970, no to już wiadomo było, że policja wiedziała, że policja, no wszyscy, co studiowali to, czy obserwowali, czy byli w tym, wiedzieli, że brak policji to po prostu rozbestwia. Rozbestwiało to były takie Watts Riots w 65 roku, w Filadelfii w 67 roku tak samo się wycofali, były potężne zniszczenia. W Detroit, no to w latach tam 67 roku też kiedy zniszczyli, no to do tej pory te 50-60 lat i Detroit jest zrujnowane dlatego właśnie przez te spalenia. Minneapolis, jeżeli to się będzie kontynuowało, jest nadzieja, że nie. No jest nadzieja, że
że coś się zmieni. Nie jest to prawda, no bo socjaliści i liberałowie to ciągle mówią, nie, zamieszki, rozruchy, cały ten szaber, plądrowanie, to się uspokoi, oni się tam nasycą. To nie jest prawda. Taki bałagan i nieporządek, no to wzbudza krew. Oni wzbudza po prostu wzew krwi i oni dostają szału. Nie ma żadnego zamiennika na stan wojenny, na godzinę policyjną, powiedzmy, na bardzo silne przestrzeganie, powiedzmy, prawa, aresztowanie wszystkich tych, którzy tam popełniają te przestępstwa. Gwardia Narodowa, która jest pod rządami, powiedzmy, stanowymi, no bo jest wojsko na poziomie Waszyngtonu, czyli dla całego kraju, no i Gwardie Narodowe w każdym stanie, no to jest takie, można powiedzieć, no nie może... Milicja, no to jest takie dziadowskie polskie określenie, no ale to są ludzie, to jest taka... do Gwardii National Guard, no to można się, powiedzmy, zgłosić na poziomie stanowym, no i tam się odbywa, powiedzmy, 6 rok służbę tą taką półwojskową, no i później co roku trzeba jechać tam na 2-3 tygodnie na ćwiczenia takie te półwojskowe, no i raz chyba na miesiąc trzeba pojechać na długi weekend, piątek, sobota i niedziela, służyć w tych, taka rezerwa, można powiedzieć, taka rezerwa na poziomie stanowym. No i oni mogą być używani, do uspokojania, jeżeli nie ma wystarczająco policji, ale to... No i to jest jedyne rozwiązanie, żeby to wszystko uspokoić, kiedy niszczą mienie prywatne. Najgorsza rzecz, bardzo często w tych ubezpieczeniach, ludzie, którzy mają te biznesy, to w ubezpieczeniach jest od tych zamieszek właśnie od Los Angeles, to wyjątkiem są właśnie rozruchy i zamieszki. Także kiedy bandziory spalą komuś biznes, no to bardzo często ci ludzie nawet nie dostają odszkodowania. Dopiero później jest, jeżeli Trump ustali, powiedzmy, że to będzie stan wyjątkowy czy coś takiego, no to wtedy pieniądze federalne mogą wpłynąć tam, ale wielu ludzi ma ubezpieczenia na wiele rzeczy, na jakieś tam spalenia, na jakieś kradzieże, na jakieś różne rzeczy, ale przypuszczalnie paragraf 17, punkt 3 jest napisane, że zamieszki, rozruchy nie. No i przypuszczalnie ludzie mieli szansę kupić za szkody, za zamieszki i rozruchy, no ale by płacili, powiedzmy 1,5 razy więcej czy 2 razy więcej, no to poszli na te tańsze. No i teraz bandziory prywatnym biznesmenom co zrobiły? No, a politycy klaszczą. To jest ta makabra. A najgorsze jest jeszcze to, że politycy mówią, że nie można iść do sklepu czy do restauracji, bo jest panika 19. No ale nic nie robią dla bandziorów, którzy są bez maseczki, kradną, podpalają, gwałcą i robią dużo, dużo innych gorszych rzeczy. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.